Siema, w tym filmie pokażę Wam, jak wpłacić dowolną kwotę na Steam poniżej tego minimalnego progu 20 zł. Jeżeli film Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i lecimy do oglądania. Dobra, więc pokażę Wam teraz, jak wpłacić tą dowolną kwotę na Steamie poniżej 20 zł, bo jeżeli chcecie wpłacić 20 zł, no to tam albo więcej to sobie wpłacacie, ale jest ten próg na Steamie, że nie możecie mniej niż 20 zł, a ja Wam pokażę, jak to zrobić po prostu. Na przykład zobaczcie, że ja tutaj w prawym górnym mam 9 zł i 3 grosze, czyli powiedzmy, że mam 9 zł, co nie? I załóżmy, że chcę mieć kolejne 9 zł, na przykład na jakiegoś skina do CS-a za 18, co nie? I czyli brakuje nam jeszcze 9 zł, prosta macha, na przykład chcę sobie płacić 9 zł, tak? No to wchodzimy na sklep i szukamy na Steamie gry, która łącznie, jeżeli ja mam 9, no i brakuje nam kolejne 9, no czyli gra, która kosztuje 18 zł, coś około musimy znaleźć w moim przypadku, czyli zaraz Wam pokażę. Dobra, znalazłem sobie grę Poppy Playtime, ona kosztuje aktualnie 17,99 zł, czyli idealnie. Odpalam sobie kalkulator. Kalkulator i jak zobaczymy, mam, jeżeli to kosztuje 17 zł i odejmiemy moje 9, to dostajemy 9 zł, czyli tyle, ile chcemy jakby wpłacić, co nie? No i żeby to po prostu wpłacić, to robimy tak. Dodaj do koszyka, kup dla siebie, wybieramy tutaj formę płatności, w moim przypadku będzie to PaySafe Card po prostu. Klikamy kontynuuj, przejdź do autoryzacji PaySafe Card w moim przypadku. No i w moim przypadku tutaj musimy wpłacić sobie, tak, to, czyli w moim przypadku te jeszcze 9 zł trzeba wpłacić. Się zloguję do mojej PaySafe Card. Jak widzicie, łącznie moje środki mam 20 zł na PaySafe Cardzie, ale ja jeszcze wpłacę moje 9 zł. Klikamy płatność. Tu mamy pracę w toku jeszcze, więc musimy chwilę poczekać, aż ta gra nam się po prostu kupi. Jak widzicie, gra nam się kupiła. Teraz po prostu co możemy zrobić, to wejść po prostu na nasz profil. Tu gry. Jak zobaczycie, tutaj jest gra Poppy Playtime. Nasze środki to jest 0 zł, bo po prostu wpłaciliśmy. I teraz prosta rzecz, którą musimy zrobić. Jeżeli oddamy sobie tą grę, jakby zrobimy zwrot tej gry, to dostaniemy całe 18 zł, te 17,99, które ta gra kosztowała. Czyli będziemy mieli łącznie na Steamie 17,99. Gra zwraca się w przeciągu 2 dni około. I żeby ją zwrócić, nie możecie w nią grać mniej niż, musicie w nią grać mniej niż 2 godziny i mieć ją na koncie Steam krócej niż 2 tygodnie. A jak ją zwrócić? Już Wam to pokazuję. No więc żeby to zrobić, wchodzimy na przeglądarkę, wchodzimy na stronę Steam, logujemy się i klikamy tak. Pomoc techniczna. Później, tutaj mamy niedawno zakupione produkty, które po prostu zakupiliśmy na nasze konto. Klikamy tą grę Poppy Playtime. Klikamy chcę na stałe usunąć grę z mojego konta. I tutaj klikamy nie, zmieniam zdanie lub chcę poprosić o zwrot pieniędzy. I tam wybieracie jeszcze, że chcecie dostać na portal Steam. Ja tego nie zrobię, bo nie chcę zwracać tej gry, po prostu chcę sobie w nią pograć najpierw. I jeżeli to zwrócicie, to dostaniecie całą kwotę 17,99 na swój portfel. Ale pamiętając, że ja miałem jeszcze 9 zł poprzednie, czyli tylko 9 zł jakby mi wrócić na konto. Czyli wpłaciłem, można powiedzieć, że wpłaciłem tylko 9 zł. Ta kasa ze zwrotu przyjdzie Wam w ciągu 2 dni około, zawsze to tak jest. Dzień, dwa, może wcześniej, nawet trochę później, ale tak średnio 2 dni to jest około. Myślę, że Wam pomogłem, bo to jest taki sposób, jak wpłacić pieniądze poniżej tego progu 20 zł, bo zawsze są problemy z tym, że trzeba wpłacić więcej niż 20 zł, a tutaj jest właśnie taki sposób, jak wpłacić mniej niż 20 zł, jeżeli nie potrzebujecie tej kasy na teraz, no bo musicie poczekać z 2 dni, nie? Około. No i to tyle, dzięki za oglądanie.